Znana aktorka Krystyna Janda podzieliła się ostatnio na Facebooku pewną radosną nowiną. Wychodzi na to, że Krystyna przyjęła 4. dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Ten niegroźny post wzbudził niemałe emocje wśród followersów gwiazdy. Jak się okazuje, nie wszystkim podoba się fakt, że aktorka poruszyła temat szczepień. Przypomnijmy, że na początku 2021 roku wybuchł duży skandal, który był powiązany właśnie z podawaniem szczepionki przeciwko COVID-19 i to wybranej grupie osób. Do tej grupy należeli m.in. Leszek Miller, Krzysztof Materna czy Andrzej Seweryn, ale również nie zabrakło w nim Krystyny Jandy. Ten fakt oczywiście wzburzył opinię publiczną. Dużo mówiło się o tym, że celebryci wykorzystywali swoją pozycję do własnych korzyści. Za podanie tych szczepionek miał być odpowiedzialny Warszawski Uniwersytet Medyczny. Rzecznik rządu jednak zaprzeczył tym doniesieniom, mówiąc, że WUM nie ma nic wspólnego z tą sprawą. Dzisiaj dużo się słyszy także o po-covidowych powikłaniach, z którymi ma do czynienia część Polaków. Ten fakt zniechęca wielu ludzi do szczepienia się. Krystyna Janda natomiast przyznaje, że szczepienie uważa za coś dobrego. Celebrytka w rozmowie z Jastrząb Post zdradziła: ja w tej chwili mam bardzo mało przeciwciał, bo to badałam. Jak ktoś przyjdzie do sklepu, czy stanie za blisko mnie, to ja wszystkim zwracam uwagę. Ja nie chcę się spotykać z ludźmi, którzy są niezaszczepieni. Jak się okazuje, aktorka konsekwentnie się szczepi, o czym właśnie poinformowała na swoim Facebooku. Jestem zaszczepiona 4. raz. Dziękuję. Tak brzmiał fragment jej wpisu. Niektórzy obserwatorzy celebrytki napisali, że pójdą w jej ślady. Brawo, niech dobra idea dotrze pod strzechy. Ja też 4. mam już za sobą. Jest pani naszym dobrem narodowym. Brawo, zapisałam się na 4. dawkę. Pozdrawiam panią i zdrowia życzę. Nie zabrakło także głosów antyszczepionkowców. Z całego serca współczuję, ale to pani wybór, który ja szanuję. Każdy jeszcze ma wolną wolę. Pozdrawiam serdecznie i najważniejsze, abyśmy dbali o swój układ immunologiczny. Nie rozumiem, dlaczego trzeba się publicznie chwalić, czy jestem zaszczepiona, czy nie. Świat zwariował. A czy waszym zdaniem świat zwariował? Dajcie znać, co sądzicie o takim wpisie Krystyny Jandy i czy w ogóle śledzicie celebrytkę w mediach. Nie zapomnijcie przy tym o subskrypcji Świata Gwiazd, aby nie ominął was żaden news.